Jak zauważyliście, gram dwoma brzmieniami. Klawiatura podzieliła się na dwie części. W jednej części mamy pad, czyli brzmienie, które generuje sekcja syntezatora. W drugiej części mamy brzmienie fortepianu, czyli brzmienie, które generuje sekcja fortepianu. Nord Stage 3 ma kilka możliwości tak zwanego splitowania klawiatury, czyli podziału klawiatury. Jest to przydatne podczas momentu, w którym na przykład chcemy użyć dwóch brzmień jednocześnie, czyli zaczynamy jakiś utwór, zaczyna się delikatnie, lekkim intrem, a mamy tylko jedną klawiaturę. Możemy sobie tak podzielić klawisze, żeby w lewej ręce do zadanego punktu podziału grać brzmieniem na przykład tak jak teraz padu, a w prawej grać brzmieniem fortepianu. Jak zauważyliście, i lewa, i prawa ręka reagują na pedał sustainu. O tym mówiliśmy już wcześniej. Przy każdej sekcji możemy sobie z shiftem uruchamiać te funkcje, tak zresztą jak i pitch bend. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób dzieli się klawiaturę. Na górze, po prawej stronie sekcji pianina, jest przycisk, który nazywa się split, czyli służy on do splitowania. W momencie, kiedy jest nieaktywny, czyli żaden z tych światełek nam się nie świeci, mamy brzmienia połączone ze sobą po całości, czyli na całej długości klawiatury gra i fortepian, i pad jednocześnie. I teraz, żeby podzielić sobie klawiaturę na części, musimy z przyciskiem Shift nacisnąć przycisk podziału klawiatury. Zobaczcie, pojawiły nam się teraz takie rzeczy. Na górze i na dole mamy parametry, które możemy sobie regulować, czyli low, dolna część klawiatury, medium, czyli środkowa, i high, czyli górna. Ja w tej chwili ustawiłem sobie taki podział, że lewa część klawiatury kończy się na klawiszu C3. To można bardzo łatwo zmienić pokrętłem. Zobaczcie, tutaj zwróćcie uwagę na to, jak zapalają się diody. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zmieniając podział klawiatury, wizualnie też widzimy, w jaki sposób ta klawiatura nam się dzieli. I podobnie jest z częścią środkową, gdzie tutaj też mamy diodę. Tak samo możemy sobie wyregulować, od jakiej części będziemy mieli drugie brzmienie. Nie używamy na razie podziału na trzy części, więc automatycznie część środkowa przesuwa nam się na całą górną część klawiatury. I teraz, jak ustawimy te podstawowe parametry, najważniejsze jest, żebyśmy określili sobie, w której części klawiatury dany instrument ma grać. Wyłączę w tej chwili sekcję syntezatora. Została sama sekcja fortepianu. Zobaczcie, normalnie palą się wszystkie cztery zielone diody po włączeniu. Tak jest na przykład, o, palą się wszystkie cztery. W momencie, kiedy mamy włączoną funkcję split, włączam ją teraz, zapaliły mi się tylko te dwie części. Co to oznacza? Że brzmienie fortepianu gra tylko na środkowej i górnej części klawiatury. Zobaczcie, można to bardzo łatwo sprawdzić. Od dźwięku F, możemy to podejrzeć jeszcze raz, od dźwięku F3 kończy nam się brzmienie fortepianu, bo tak żeśmy to sobie zaimplementowali. Tu już od dźwięku E nic się nie dzieje. Teraz włączam sekcję syntezatora i syntezator gra mi do dźwięku E3. Czyli tu jeszcze gra, to już nie gra. Jak to ustawiłem? Z przyciskiem Shift, wciskając przycisk włączenia i wyłączenia sekcji, regulujemy sobie zakres działania naszego instrumentu. Tak? W tej chwili mamy ustawioną sekcję dolną. Można to też tak bardzo prosto wytłumaczyć. Mamy tutaj te dwie diody podziału. Tu się palą również dwie diody. Więc widzimy fizycznie, że sekcja syntezatora gra tylko do tego miejsca. I teraz po włączeniu obu instrumentów mamy ten podział przywrócony, czyli możemy, jeżeli na przykład potrzebujemy
żeby lewa ręka, czyli nasz pad, grał niżej. Możemy go przetransponować oktawę niżej. Proszę bardzo. Brzmi nam oktawę niżej. Wracamy do poprzedniego ustawienia. Podobnie jest z fortepianem. Jeżeli potrzebujemy niższe brzmienie fortepianu, oktawę niżej, przesuwamy sobie oktawę. Może jeszcze niżej. Wracamy do ustawień początkowych. Bardzo ciekawą opcją przy podziale klawiatury jest to, że możemy sobie regulować moment przejścia. W tej chwili jest tak, że kończy nam się pad i od razu zaczyna się drugie brzmienie, czyli brzmienie fortepianu. Możemy spróbować ustawić to troszeczkę inaczej. Zrobimy tak, żeby to przejście było łagodne. Z przyciskiem Shift naciskamy przycisk Split, czyli podział. I zwróćcie uwagę, low, czyli dolna część klawiatury, nad nią jest cyferka 1. Co to oznacza? Ni mniej, ni więcej to, że to przejście odbywa się poprzez jeden półton, czyli kończy się brzmienie jednego instrumentu, od razu zaczyna się brzmienie drugiego instrumentu. Spróbujemy to sobie jakoś... Spróbujemy to sobie wydłużyć. Zobaczcie, teraz z jednego półtonu, po tym pokrętłem do programowania, mogę sobie zrobić albo 6 półtonów, albo 12. Co to oznacza? Że 6 półtonów wcześniej już zacznie się miksować kolejne brzmienie. Czyli zobaczcie, tu jest podział klawiatury. Gramy padem. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Oczywiście to samo musimy zrobić też w drugim brzmieniu, czyli też ustawić mu 6 półtonów. Słyszycie? Teraz wygląda to w ten sposób, że 6 półtonów przed podziałem klawiatury zaczyna nam się odzywać drugi instrument i 6 półtonów po podziale klawiatury zaczyna nam milknąć ten poprzedni. Posłuchajcie jeszcze raz. I tu już mamy brzmienie samego fortepianu. Można to wydłużyć do 12 półtonów na przykład. Zaraz Wam pokażę powoli, jak co ja tu naciskam, żeby to wyedytować. Już słyszymy. Tu gdzieś jeszcze milknie ten pad. Zwróćcie uwagę, że przy ustawianiu tych punktów przejścia, czyli ilości półtonów przejścia między podziałem klawiatury, zmienia nam się kolor tych diod. Normalnie, jak mamy ustawione wszystko na 1, one są zielone, czyli tylko zaznaczają nam punkt przejścia. W momencie, kiedy zaczynamy zwiększać te liczby półtonów, to najpierw dioda robi się pomarańczowa, a potem się robi czerwona. Więc bardzo łatwo od razu, zerkając na instrument, zobaczyć, w jaki sposób mamy to ustawione. I teraz powoli pokażę Wam jeszcze raz od początku, jak ustawić taki podział. Shift i Exit, wychodzimy. To jest panel, ten pierwszy, wyłączamy Split. Normalnie mamy ustawione dwie barwy, czyli fortepian i pad. Żeby podzielić klawiaturę, wchodzimy w tryb Split. Naciskamy guzik Split. On się aktywuje. W tym momencie z Shiftem, wciskając Split Setup, pod spodem tego klawisza jest opisana ta jego funkcja dodatkowa. Mówiliśmy o tym, że każda dodatkowa funkcja każdego przycisku opisana jest pod spodem. Z przyciskiem Shift wchodzimy w ustawienia. Mamy ustawione w tej chwili dwa punkty przejścia. Pierwszy punkt to jest punkt klawisz C3 i F3. Diody palą się na zielono. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że instrument jest podzielony teraz na dwie części. Wciskając przycisk Note, przesuwamy kursor na górę i pokrętłem regulujemy sobie możliwości przejścia między warstwami, czy między tymi splitami, jeśli chodzi o półtony. Mamy możliwość zrobienia 6,
albo 12 półtonów. Trzeba pamiętać, że aby to zadziałało, musimy to samo ustawić na dwóch częściach klawiatury, czyli po 6 półtonów. I w tej chwili mamy... Tak samo z 12. O. Ja teraz sobie zrobię brzmienie fortepianu oktawę wyżej. Ta możliwość 12 półtonów daje nam coś takiego, przejście przez 12 półtonów daje nam taką bardzo fajną funkcję łagodnego przetapiania się tych dźwięków. Więc możemy sobie... swobodnie grać, nie martwiąc się o to, że nagle nam się utnie jedno brzmienie, a zacznie kolejne. Bardzo ważne jest, żebyśmy przy tym podziale klawiatury pamiętali, że mamy możliwość transpozycji instrumentów. Czyli ten fortepian możemy sobie zrobić oktawę niżej i wtedy mamy szerszą perspektywę brzmienia. Albo jeszcze oktawę niżej. No mówię, to jest też już kwestia indywidualnego ustawienia pod dany utwór i tutaj nie ma się niczym, nie sugerujemy się niczym, jak tylko tym, co chcemy zagrać i jak to ma zabrzmieć. Pamiętajcie, że tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie rzeczy, które robimy, cała edycja, każde dotknięcie klawisza jest wyświetlana na tym głównym wyświetlaczu, czyli na przykład transpozycja. To jest teraz plus 1, jedna oktawa, to jest 0, minus 1, minus 2. Wszystko widzimy i wszystko możemy w czasie rzeczywistym edytować. Jeżeli chcemy wyjść z trybu podziału klawiatury, wystarczy wyłączyć split. I w tej chwili mamy dwa brzmienia zmiksowane ze sobą. O tym już rozmawialiśmy. Możemy sobie trochę ten pad ściszyć, możemy go w ogóle możemy go wyłączyć. I wrócić do ustawień fabrycznych. Należy pamiętać o jednej rzeczy. Każdą modyfikację brzmienia możemy w tym instrumencie zapisać. Każde włączenie, wyłączenie efektu możemy zapisać używając przycisku Store, czyli zapisz. W tej chwili on jest zabezpieczony, ale każdy zapis takiego brzmienia, jeżeli będziemy potem na przykład w trybie Song Mode i będziemy używali tego brzmienia, więc każda zmiana tego brzmienia w tym trybie albo w trybie Song Mode powoduje to, że brzmienie nam się zmienia w całości, czyli jakby nie mamy możliwości powrotu do pierwotnej barwy. Jeżeli chcielibyśmy mieć możliwość powrotu albo zachować sobie pierwotne brzmienie, musimy zrobić to inaczej. Musimy brzmienie zapisywać w najbliższym wolnym slocie. Tu tych slotów jest mnóstwo, więc bierzemy sobie na przykład brzmienie takiego fortepianu i po edycji nie zapisujemy go na oryginalnym brzmieniu, czyli nie nadpisujemy jakby tej barwy, tylko szukamy wolnego slotu i zapisujemy to jako kolejne dodatkowe brzmienie. I wtedy mamy gwarancję, że zawsze będziemy mogli wrócić do brzmienia oryginalnego. Oczywiście punkt podziału, my mieliśmy teraz dwa punkty podziału, prawda? Włączyliśmy, były to dwa punkty podziału. Jeszcze raz włączamy, jest. Możemy zrobić trzy punkty podziału. W tej chwili mamy trzy jakby strefy, tak? Natomiast no, przy włączonych dwóch instrumentach trzy strefy nie mają jakby sensu, no bo nie mamy instrumentu do trzeciej strefy. Możemy to zrobić, kiedy użyjemy też sekcji organowej, którą umówimy w kolejnym odcinku. I wtedy możemy sobie tak podzielić instrument, żeby jedna część klawiatury grała nam jako organy, druga jako na przykład pad albo smyki, a trzecia jako fortepian. Tutaj możliwości są już nieograniczone. Należy pamiętać o tym, że samo włączenie podziału klawiatury
od razu otwiera nam ekran do edycji. I dopiero w tej edycji edytujemy te punkty. Zresztą to bardzo dobrze widać wizualnie, bo zobaczcie, że teraz przesuwając sobie ten punkt trzeciego podziału, widzimy dokładnie, gdzie ten punkt się będzie znajdował. One są już z góry przypisane, więc my nie możemy sobie samemu jak gdyby tej nuty określić, ale jest to bardzo dobrze wizualnie pokazane. Czyli przyciskiem Shift, bo przycisk Shift jest równocześnie przyciskiem Exit i zawsze po jego naciśnięciu wyjdziemy do głównego menu. Przyciskiem Shift wychodzimy, jesteśmy w głównym menu. No myślę, że w miarę przejrzyście to zostało wytłumaczone.